Drodzy Państwo, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym. Jest z nami pan Adam Topolski, wójt gminy Ksawerów, którego bardzo serdecznie witam. A dzisiejsze nasze spotkanie poświęcone jest naszym zmaganiom i naszym staraniom, aby zachować funkcjonalność linii 41, przynajmniej w najbliższym okresie. Drodzy Państwo, dzisiaj chcielibyśmy poinformować, że nie ma zagrożenia zaprzestania funkcjonowania linii 41 po dniu 1 maja 2017 roku. Czynimy wszelkie starania, aby po dzisiejszej sesji, na której będziemy przedstawiali radnym w mieście Pabieńcach propozycję zwiększenia budżetu i przeznaczenia 700 tysięcy złotych na zadanie awaryjnej naprawy linii trakcyjnej, tak aby zachować jej funkcjonalność w stanie niezmienionym, a ewentualne wprowadzenie komunikacji zastępczej mogło być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będą prowadzone prace remontowe na tym odcinku. Nasze negocjacje z miastem Łódź, którą łączy nas umowa z Zarządem Drugim Transportu, który jest jej wykonawcą, jak i również z operatorem, czyli Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, trwały do wczoraj, do godziny 17. Dla nas najważniejszym zadaniem i najważniejszym celem było uzyskanie odpowiedzi na to, czy pieniądze, które mamy zamiar przeznaczyć, pozwolą i na jak długo pozwolą funkcjonować tej linii bez dodatkowych inwestycji, czyli bez ponoszenia kolejnych nakładów na remont torów, na remont podstacji, czy też kolejnych słup. Ustaliliśmy, że w dniu 6 maja, do dnia 6 maja zostanie wprowadzona ekspertyza ze składu, dzień dobry, witamy panią dyrektor, który zostanie powołany z członków przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Pabianicach, Urzędu Gminy w Ksawerowie, jak i również łódzkiego MPK, jak i również Zarządu Dróg i Transportu. Ona określi dokładnie, jaki jest niezbędny zakres remontowy, który musimy dokonać. Planujemy natychmiast po ogłoszeniu i ustaleniu zakresu zlecenie wykonania awaryjnej naprawy. I w takim wypadku mamy gwarancję ze strony łódzkiego MPK. Oczywiście pod warunkiem, że nie będzie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników, że linia funkcjonowałaby do 31 maja bieżącego roku, a od 1 czerwca rozpoczęlibyśmy prace modernizacyjne na tej linii i wtedy komunikacja zastępcza wykonywana 6 brygadami, czyli 6 autobusami przegubowymi zgodnie z obecną trasą linii 41 naszych mieszkańców dowoziłaby do Łodzi i z Łodzi do Ksawerowa i do Pabianic. Drodzy Państwo, myślę, że ten okres dwuletni jest bardzo istotny. Bez tej informacji, że po przekazaniu przez nas wspólnie blisko 1 000 000 złotych na remont trakcji ten tramwaj będzie w krótszym okresie jeździł, zastanawialibyśmy się nad innymi rozwiązaniami. Natomiast okres 2 lat pozwala nam na po pierwsze uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi od struktur unijnych, przede wszystkim od marszałka województwa łódzkiego, który dzisiaj dysponuje środkami w ramach osi priorytetowej na właśnie transport niskoemisyjny. Odpowiedzi na pytanie, czy nasz wniosek, który składamy w czwartek, dokładnie za tydzień, uzyska dofinansowanie, w jakiej kwocie, czy ewentualnie będą przesuwane wewnątrz programów unijnych jakieś pieniądze na dodatkowe wsparcie tramwaju, jak i również pozwala na, w przypadku pozytywnej oceny naszego wniosku, na wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, wyłonienie wykonawcy, jak i również daje czas również wykonawcy na przygotowanie się do prac, tak aby w momencie, kiedy tramwaj przestanie funkcjonować, kiedy wejdzie docelowa druga już komunikacja zastępcza, wtedy mogły się rozpocząć prace i w pasie drogowym, jak i również w terenie, gdzie dzisiaj w Ksawerowie mamy całą sieć i trakcję. Ja tylko przypomnę, w czwartek składamy wspólnie projekt, którego wartość wykonawcza to jest prawie 120 milionów złotych netto, który jest jedną z ostatnich już szans, jak nie ostatnią szansą na docelowe uratowanie i modernizację
linii 41. Zdajecie sobie Państwo doskonale sprawę, myślę, że wszyscy, którzy w tej branży działają, że bez wsparcia zewnętrznego nie będzie możliwości na utrzymanie infrastruktury tramwajowej w sposób, który zapewni jej funkcjonowanie na kolejnych 10 lat. Coś do zamiany? Bardzo dziękuję. Dodam tylko, że Szanowni Państwo, wyjątkowo w tym czasie i w tym temacie jesteśmy zgodni, jeśli chodzi o samorządy, że jest to priorytetowa sprawa dla nas, tak dla Pabianicy, jak i dla Ksawerowa, utrzymanie jednak tej linii tramwajowej w należytym stanie bezpiecznym, aby mieszkańcy mogli z tego korzystać. Jest to już wielokrotnie było podkreślane. Najbardziej chyba jednak dochodowa, co i wczoraj pan prezydent powiedział w Łódzkich Wiadomościach, że jest to najbardziej dochodowa linia tramwajowa. W związku z tym na pewno będziemy walczyć o to, żeby ją utrzymać. Panie Prezydencie, chcę jeszcze jedno zapytać, że tej ekspertyzy jeszcze nie ma, czyli może się okazać po 6 maja, że te 700 tysięcy i remont tej sieci trakcyjnej, taki prowizoryczny remont nazwijmy to, może nie wystarczyć. Znaczy te rozmowy, które my prowadzimy, jak i ustalenia z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, który wykonał wstępne badania sieci trakcyjnej, opisują bezwzględną wymianę przewodu jezdnego, jak i również proponują wymianę kilkudziesięciu wspólnie w naszych gminach subów trakcyjnych. Przede wszystkim interesuje nas kwestia zakresu wymiany tych subów i ustaliliśmy, że może ich być mniej, natomiast nie będzie ich więcej. W związku z tym te koszty mogą być mniejsze, natomiast nie większe. Więc zostają cały czas koszty korowiska. Tak, dlatego te rozmowy jeszcze do wczoraj, do późna trwały. Przez tych 3 ostatnie dni. Chcieliśmy mieć zapewnienie, że zgodnie z wiedzą eksploatacyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego na obecny stan, jeżeli nie zaistnieją żadne nadzwyczajne sytuacje, czyli podmycia, podtopienia, nie wiem, ingerencja osób trzecich w torowisko w postaci, nie wiem, przejazdu jakiegoś ciężkiego sprzętu, który by je uszkodziło, bądź też w nadzwyczajnej sytuacji po zimie, gdzie ono będzie bardzo mocno spętane, to na obecną wiedzę i doświadczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, co potwierdziło nam również wczoraj to w piśmie, po wykonaniu tych modernizacji, o których przed chwilą mówiliśmy, czyli w zakresie sieci trakcyjnej, sieć cała, czyli i torowisko, i sieć będą umożliwiały poruszanie się tramwajów przez najbliższe 2 lata. Ja się przed chwilą o tym, że priorytetem jest utrzymanie sieci tramwajowej. Padały różne pomysły, co ewentualnie zamiast tych tramwajów. Mówiono było m.in. o autobusach elektrycznych, czy w ogóle o prowadzeniu komunikacji autobusowej. Taka komunikacja autobusowa, Panem zdaniem, mogłaby zastąpić tramwaj? Znaczy przede wszystkim 2,6 miliona osób korzysta rocznie z tej linii. Dziennie w dni robocze to jest ponad 80 tysięcy. Ilość autobusów, która musiałaby zastąpić w związku z tym tramwaj, jest znaczna, w związku z tym również utrudnienia komunikacyjne, korki, a co za tym idzie przejazd i dojazd do Łodzi byłby zdecydowanie dłuższy. Poza tym, czyli linia 41 jest chyba jedyną linią obecnie w aglomeracji, która dojeżdża praktycznie do centrum Łodzi. Wszystkie tramwaje podmiejskie dzisiaj zatrzymują się na jej rogatkach. I przez ostatnich kilka lat bardzo dużym wysiłkiem udało nam się po pierwsze zwiększyć przepustowość tej linii, dokładając drugi wagon. Po drugie wydłużyć funkcjonowanie tej linii właśnie do Placu Niepodległości. I to sprawiło, że z 4 tysięcy średnio pasażerów dzisiaj mamy 8,5 tysiąca, czyli 2 razy więcej. To pokazuje, jak nasi mieszkańcy chcą i doceniają linię 41. I dlatego zastąpienie tramwaju autobusem jest dla nas ostateczność. A czyli pani prezydent Stanowska zmieniła zdanie, bo ona w piśmie do panów sugerowała wyznaczenie buspasów, tak jak zrobiono takie stworzenie metrobusa, czyli... Panie doktorze, pani prezydent rozumiem, że chciała wywołać temat z powrotem komunikacji podmiejskiej i wrócić do tematu i to pismo rozumiem miało na celu wywołanie dyskusji w tym temacie. My z Ksawerowem stoimy na jednoznacznym stanowisku. Być może linia do Ozorkowa, być może linia do Zgierza, do Konstantynowa broni się tym, żeby zastosować, nie wiem, buspasy czy też autobusy elektryczne.
w naszej ocenie, w ocenie Pawianic i Ksawerowa, przy tak dużym nastawieniu i dla połączenia dwóch największych miast aglomeracji łódzkiej niezbędny jest tramwaj. Najszybszy, najlepszy i po zmodernizowaniu mam nadzieję, że również cieszący się jeszcze większym powodzeniem jak w Chinach. Ile czasu potrwa wymiana trakcji? Te prace na szybko? Wymiana trakcji oczywiście zależy wszystko od tego, jak szybko będą dostępne materiały do jej wymiany. Jeżeli będzie to realizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, wyłączenie tramwaju z ruchu nie powinno być dłuższe niż 2 tygodnie. Ze względu na to, iż mamy akurat tą firmę dosyć blisko, jak i również mogłaby ona niektóre czynności wykonywać poza ruchem, czyli w porze nocnej. Nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ale z tych naszych wtorkowych rozmów wynikało, że byliby w stanie zmieścić się w ciągu 2 tygodni, czyli komunikacja zastępcza wtedy by... Ale to rozumiem, że trzeba przetarg normalnie rozpisać na te prace. To Pawianice rozpisują, Ksawerów czy... Znaczy każdy oczywiście we własnym zakresie, ale właśnie za ścianą w pokoju obok siedzi cały zespół, który bada, czy będzie można to zrobić bezprzetargowo, w trybie awaryjnym, czy też będziemy musieli ogłaszać przetarg. Jeżeli będzie konieczność ogłaszania przetargu, na pewno nie będziemy czekali i będziemy go ogłaszali jak najszybciej, czyli prawdopodobnie jutro, jeżeli uda nam się, jeżeli nie, to zaraz we wtorek. Natomiast jeżeli będziemy mogli to zrobić tutaj bezprzetargowym, poczekamy na ekspertyzę i wtedy zaraz po ekspertyzie byśmy zlecali. Ja mam pytanie do pana wójta Ksawerowa. Radni za chwilę będą w Pawianicach decydowali o przesunięciu środków w budżecie 700 tysięcy. Jak sytuacja będzie wyglądała, a może już została taka decyzja podjęta w Ksawerowie? Skąd pieniądze w Ksawerowie? Pieniądze będą z budżetu naszego. Są już, bo jesteśmy po sesji troszeczkę wcześniej. Przewidując to, Rada Gminy podjęła już wcześniej uchwałę o przesunięciu środków na modernizację trakcji sieci. A ile to jest, przepraszam, ile to jest w Ksawerowie? W naszym przypadku myślę, że to będzie koszt około 200 tysięcy, bo tak wstępnie była kiedyś podana kwota, że wymiana tej trakcji może kosztować około 200 tysięcy złotych. A w Pawianicach z czego? Co trzeba będzie zmienić w budżecie, żeby, no bo 700 tysięcy to nie jest mało, trzeba coś przesunąć, z czegoś rezygnujemy, jakichś inwestycji nie będzie, zadłużamy się, jak to będzie? Nie, od razu informuję. Proszę Państwa, w budżecie miasta Pawianic zaplanowaliśmy wstępnie kwotę około 3 milionów złotych na wkład własny do projektu rządowego na wsparcie remontu dróg lokalnych. Jak już Państwa informowałem, w związku z tym, że środki do Urzędu Wojewódzkiego zostały w tym zakresie ograniczone dosyć znacznie, lista dróg do wsparcia została również skorygowana i w związku z tym dzisiaj nie ma możliwości, abyśmy otrzymali dofinansowanie na odcinek od Dużego Skrętu do granic miasta, bo on był przewidywany. W związku z tym z tego zadania będziemy te wolne środki uwalniać. Czyli nie będzie warszawska? A to już wiadomo od 2 miesięcy, tak, bo decyzja Urzędu Wojewódzkiego w tym zakresie była jednoznaczna. A jeszcze chciałem zapytać, czy jak już będzie decyzja marszałka o przyznaniu nam takiej czy innej kwoty, to te roboty da się potem jakby programowo wrzucić w to dofinansowanie unijne, czy to już poniesiemy i... Znaczy, drodzy Państwo, dzisiaj możemy powiedzieć z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy, że przewodu jezdnego nie będziemy w stanie sprzedać albo odsprzedać, ponieważ przy jego powtórnym zwijaniu prawdopodobnie pojawią się pęknięcia i on już nie będzie zdatny do użytku. Jedyna możliwość, jaką dzisiaj rozważamy, to jest kwestia w przetargu na tramwaj. Po prostu nie będziemy uwzględniali tych elementów i zdecydujemy, że wykonawca przewody i słupy, które teraz będziemy montować, zostawi w stanie takim, jakie są dzisiaj. Chodzi mi o to, że nie da się potem jakby otrzymać dofinansowania unijnego na te roboty, które już wykonamy wcześniej, tak? Czy... Prawdopodobnie nie. Okay. Owszem, zamówienie samo będzie po złożeniu wniosku o dofinansowanie, natomiast jego tryb może wykluczyć możliwość zaliczenia tego do kosztów kwalifikowanych. No to potem będziemy się nad tym zastanawiać, ale wstępna nasza ocena mówi, że nie będziemy mogli tego zaliczyć do kosztów kwalifikowanych. Jedyna oszczędność później przy projekcie to jest taka, że o 1 000 000 złotych po prostu te kwoty przetargowe byłyby mniejsze, czyli w sumie netto nie mielibyśmy do wydania 120 milionów, tylko 119. A myślę, dodam tylko, że to w tej chwili to jest mowa już o groszach, dlatego że kwota ewentualnie refinansowana, która byłaby,
Ona jest w stosunku do całości, a przypomnę, to mowa jest o 125 milionach netto, wobec tego to jest prawie 150 milionów, więc w tym przypadku koszt 800-900 tysięcy, no nie możemy czekać. MPK ciągle podkreśla, że chodzi o bezpieczeństwo, czego przykład mieliśmy, i na to się powołują, z 2007 roku, o wypadku, który był na Piłsudskiego, zdaje się, w Łodzi, gdzie jedna osoba była, poniosła śmierć ze względu właśnie na zerwanie trakcji elektrycznej. W związku z tym to jest bardzo ważne i istotne, że musimy w tym kierunku przede wszystkim iść, jak najszybciej to usunąć. Dodam jeszcze, że było też wspomniane 2 tygodnie postoju, ewentualnie weekendami MPK tak, też zgłaszało, że może brać czego robić, także nie jest przesądzone, że komunikacja zastępcza będzie musiała być weekendowo, można to też brać czego będzie robić. Wszystko, co?